I kolejny temat w Wielkopolskim Popołudniu z Radiem Poznań. No i jak się wydaje ważne pytania. Dlaczego Naczelna i Okręgowa Rada Lekarska włącza się w kampanię wyborczą opozycji? Lekarze ogłaszają właśnie teraz, proszę Państwa, wyniki swojej ankiety, w której straszą, no można powiedzieć, zapaścią rozkładem służby zdrowia. Tymczasem wykształcenie polskiego lekarza, o czym kiedyś informował premier Mateusz Morawiecki, kosztuje podatnika od 500 000 do nawet 1 000 000 złotych. Czy lekarze pamiętają, że mają do spłacenia dług wobec każdego pacjenta, każdego Polaka? Naszym gościem jest absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu, była poseł 2 kadencji, radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, dr Małgorzata Stryjska, jednocześnie kandydatka PiS do Sejmu z numerem 4 w okręgu 39, czyli Poznań i powiat poznański. Dzień dobry pani doktor, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Żeby była jasność, pani doktor, może od razu zaznaczę, będziemy rozmawiać, proszę państwa, oczywiście nie uogólniając, tylko o części środowiska lekarskiego, nie wszystkich lekarzach, no bo każdy przecież z nas zna takich, na których można zawsze liczyć, mają powołanie do tego zawodu i po prostu kochają pacjentów, a nie tylko myślą o tym, jak na nich zarobić. Lekarze zrzeszeni w swojej korporacji, czyli Naczelnej, ale też Okręgowej Rady Lekarskiej, Izby Lekarskiej, postanowili ogłosić właśnie teraz, w środku gorącej jednak kampanii wyborczej, wyniki ankiety przeprowadzonej wśród lekarzy. Najpierw zapytam panią doktor, jak pani ocenia włączanie się przez lekarzy w kampanię wyborczą, właściwie włączanie się Izby i ogłaszanie wyniku bardzo krytycznej ankiety wobec służby zdrowia akurat w środku kampanii? Panie redaktorze, mi na to pytanie jest trudno odpowiedzieć. Ja jestem również lekarzem. I w Izbie Lekarskiej przez 3 kadencje pracowałam jako zastępca rzecznika odpowiedzialności zawodowej. Pracowałam społecznie i wiem, na czym ta praca polega. Mam nadzieję, że to nie jest z rozmysłem zrobione. Myślę, że państwo to ocenią, czy z rozmysłem, czy nie. Odbyła się ogólnopolska konferencja szpitalnictwa, gdzie podawano, że dano ankiety 500 lekarzom, lekarze wypełniali ankiety i 70% z tych lekarzy rezydentów, czyli osób, które się kształcą, żeby uzyskać specjalizację, odpowiedziało, że nie będzie chciało pracować w szpitalach, motywując to tym, nie, że za mała pensja, bo pensja jest wystarczająca, czyli wynagrodzenie nie jest złe. Tylko dlatego, że są przemęczeni, że mają za dużo dyżurów, że jest za dużo... To zaraz do tego przejdziemy, ale jeszcze przy tej kampanii chciałbym na chwilę się zatrzymać, no bo czy coś by się stało, gdyby te wyniki zostały ogłoszone miesiąc później, czyli ale jeszcze, po 15 października choćby? Może mogę kontynuować? Tak, ale... O tych 70% chciałam powiedzieć, tak, że to można w różny sposób odczytać. We wszystkich latach, jak ja kończyłam studia i następne 10 lat temu, 20 lat temu, 30 lat temu, lekarze kończący studia i uzyskujący specjalizację, tylko jakiś procent z tych lekarzy zostawał w szpitalach. Reszta lekarzy szła do lecznictwa otwartego. Także to 70%, który nie chce zostać w szpitalach, wydaje się, że to nie jest żaden problem, bo to się dzieje corocznie. No tak. I to można w różny sposób odczytać i w różny sposób tłumaczyć. No tak. Jeżeli ktoś tłumaczy, być może nie uwzględnił wszystkich rzeczy, może ktoś, nie wiem czemu, tak ale to zinterpretował. Doktor, i z ankiety właśnie wynika to, co pani słusznie zauważyła, że lekarze, zwłaszcza ci pracujący w szpitalach, czują się przemęczeni. Ale zastanawiam się, czy gdyby podobną ankietę przeprowadzić, nie wiem, wśród nauczycieli, prawników, urzędników, czy też nie okazałoby się, że czują się zmęczeni i przepracowani? No. Panie redaktorze, ci lekarze, którzy nie zostają w szpitalach, tylko pracują w lecznictwie otwartym, również się czują przemęczeni. To dopiero są przepracowani, bo znam takich. Każdy, co wykonuje swoją pracę i wykonuje dobrze, rzetelnie, w każdym zawodzie, w każdym. Po pracy jest przepracowany, do pracy nie idzie się wypić kawę, posiedzieć, porozmawiać, tylko się idzie po to, żeby wykonać pracę. Robotnik idzie do fabryki po dniu pracy, również czuje się przepracowany. Ja codziennie przyjmuję kolejarzy i każdy z nich mi mówi, jesteśmy przepracowani, dyżurni ruchu są przepracowani, maszyniści. Stąd to moje pytanie, pani doktor, stąd to moje pytanie. Ale z ankiety wynika też, że lekarze skarżą się na papierologię, złe warunki pracy, czują się przepracowani, o czym mówiłem, i straszą odejściem ze szpitali. I tutaj, jeśli chodzi o ten ostatni aspekt sprawy, chciałbym przypomnieć, co podał w jednej ze swoich wypowiedzi premier Mateusz Morawiecki. Mówił, że wykształcenie jednego polskiego lekarza kosztuje podatnika od 500 000 do nawet 1 000 000 złotych. No i teraz pytanie moje, pani doktor, czy lekarze w ogóle zdają sobie z tego sprawę, że podatnicy tyle wykładają na kształcenie każdego lekarza? Czy jeśli chcieliby, może takie pytanie też trzeba by postawić, czy jeśli chcieliby porzucić swój zawód w Polsce, może powinni spłacać ten dług wobec ich sponsorów, czyli po prostu jakimi są wszyscy podatnicy? Ja kończąc studia, żeby otrzymać paszport, moi rodzice musieli za mnie podpisać czek. Tak. Że gdyby się zdarzyło, a ja chciałam wyjechać, nagrodę na zakończenie studiów, taką wycieczkę otrzymałam, jechać na 2 tygodnie za granicę. Aha. I musieli podpisać czek wartości domu i samochodu. Gdybym ja nie wróciła do kraju, to byliby obciążeni taką sumą. Ale ja, ponieważ kochałam wtedy wolność i teraz również, ja byłam oburzona, że ktoś mi stawia takie warunki. Nie postawiłabym tych warunków młodym lekarzom. Uważam, że w każdym innym zawodzie, bo kosztowne są również inne studia aktorskie, również są bardzo kosztowne. Tak. I nie można dyskryminować jakiejś grupy zawodowej, zakazując wyjazdu. Można stworzyć warunki, a myślę, że stworzono warunki, bo w tej ankiecie lekarze nie narzekali na pensję. Wynagrodzenie uważali za wystarczające, a pensje lekarzy w ciągu ostatniego, od 15 roku, wzrosły prawie 2-krotnie. Więc wynagrodzenia lekarskie, na które zawsze było problemem, zawsze narzekano. Narzekano na niskie pensje pracowników, pielęgniarek, innych pracowników ochrony zdrowia. W tej chwili... Znaczy... Pani doktor, żeby była jasność, ja sobie zdaję sprawę, że to nie jest tak, że tylko podatnik jakby ponosi koszty kształcenia każdego lekarza, prawda? Bo lekarz, rodzina, no oczywiście, że też, bo przecież to wszystko kosztuje. Pracę, oczywiście, kosztuje wysiłek. To nie ma o czym mówić w ogóle. Natomiast chciałem jeszcze wrócić do pewnej wypowiedzi też premiera Morawieckiego, który mówił o świecie postawionym na głowie, bo mówi tak, żeby polscy podatnicy mniej zasobni niż na przykład szwedzcy, francuscy czy niemieccy płacili dla bogatych Niemców poprzez wykształcenie swoich lekarzy. I wylicza, że nawet jeśli byśmy wzięli średnią jakąś tego wykształcenia lekarza od 800 do 750 tysięcy, mamy 30 tysięcy lekarzy, którzy wyjechali, to jest grubo ponad 20 miliardów złotych, które my, biedna Polska, zapłaciła bogatym Niemcom czy bogatym Włochom, oddając im specjalistów. Panie redaktorze, to co Prawo i Sprawiedliwość robi w tej chwili dla Polski, spowoduje, że lekarze z Niemiec, Anglii, Francji będą chcieli przyjechać do nas. Mówi pani? U nas żyje się spokojnie. To skąd takie wyniki, że chcą odchodzić ze szpitali? To jest taka interpretacja. Zawsze ze szpitali, z każdego rocznika odchodziła jakaś duża grupa osób, bo większość lekarzy pracuje w lecznictwie otwartym. Ja kończąc studia też takiego wyboru dokonałam. Ja całe życie pracuję w lecznictwie otwartym, tak jak w każdym innym zawodzie. Jeden lubi pracować w dużej fabryce, mieć 3 szefów nad sobą, drugi w trochę mniejszym zakładzie mieć tylko jednego kierownika, dyrektora, trzeci lubi pracować w zespole, a czwarty lubi pracować samodzielnie, mieć działalność. To a propos pracy pod skrzydłami przełożonych, bo ciekawy jest jeden z tych wyników tej ankiety. Otóż lekarze skarżą się na mobbing w miejscu pracy. I to jest moje też kolejne pytanie, czy pani zdaniem, czy właśnie ten problem, który pewnie jest znany od lat, czy jest kwestią, którą zajmuje się Izba Lekarska, w pani opinii? Znaczy, moją działalność jako rzecznik skończyłam na początku lat 2000. Trudno mi powiedzieć, czym w tej chwili zajmuje się Izba Lekarska. Inaczej zapytam, czy powinna się zajmować wobec tego? Powinna się tym zajmować, ale czy się zajmuje, nie wiem. No, z tej ankiety wynika, że chyba nie, no, skoro są takie problemy, tak, że młodzi lekarze wskazują na mobbing w miejscu pracy. Znaczy, młodzi ludzie są w specyficznej sytuacji. Oni mają duże pragnienia, duże chęci zdobycia, osiągnięcia i najlepiej to wszystko od razu otrzymać. I być może czasami działają w przyspieszonym tempie i to powoduje, że czują się mobbingowani. No może tak jest. Wczoraj poseł Bartłomiej Wróblewski ogłosił, że szpitale w Poznaniu i powiecie poznańskim otrzymały właśnie 40 milionów złotych, proszę państwa, na remonty i zakupy nowego sprzętu dla szpitalnych oddziałów ratunkowych. To tak a propos jeszcze warunków pracy. Pani doktor, bo czas nam ucieka, ale chciałem jeszcze zapytać, postanowiła pani ponownie ubiegać się o mandat poselski, bo przecież miała już pani 2 kadencje za sobą swojej historii. Dostała pani jednak na liście 20 osób, wysokie 4. miejsce. Czy liczy pani na zdobycie mandatu? Zapytam wprost. Panie redaktorze, w 2001 roku również miałam 4. miejsce na liście i się skończyło to szczęśliwie. Ubiegam się po to, żeby móc pracować w działce zdrowie. Mhm. Tak jak pracowałam w Komisji Zdrowia w pierwszej mojej kadencji, czyli 2001-2005, tak jak pracowałam, nawet byłam wiceprzewodniczącą Komisji Zdrowia. Myślę, że dosyć sporo dla służby zdrowia w tym czasie udało mi się dokonać. Ja chcę pani przekonać do siebie wyborców, bo ta kampania jest dosyć intensywna, prawda? I taka trochę... Znaczy, część osób mnie zna i wiedzą, kim ja jestem, co potrafię zrobić. Moją taką naczelną zasadą zawsze było pomagać innym. Pomagać w osiągnięciu różnych rzeczy, a w szczególności, ponieważ jestem lekarzem, to bardzo dbam o ludzi chorych. Mhm. Uważam, że oni są w takiej sytuacji, w tym momencie życiowym, jak przychodzi choroba, człowiek staje się bezsilny, słaby. I wtedy trzeba szczególnie pomagać i system opieki zdrowotnej powinien być tak utworzony, żeby każdy pacjent w chorobie, on może być wtedy niegrzeczny, agresywny, to wynika z jego problemów. Mhm. Żeby miał szansę, znaczy nikt nie ma szansy, żeby wszystkim dogodzić i dać wszystkim najlepsze możliwości leczenia, bo żadnego systemu opieki zdrowotnej na to nie stać, ale każdemu dać szansę chorowania w godnych warunkach. I rozumiem, że pani misją jest, że jako poseł mogłaby pani stwarzać lepsze warunki, takie decyzyjne, tak żeby ci, tak z jednej strony ci lekarze w lepszych warunkach mogli pracować, a z drugiej strony, żeby pacjenci byli lepiej obsługiwani. Tak to rozumiem. Myślę, że wszyscy nieźle odbierają pana ministra religii. Ja współpracowałam z panem ministrem religią w czasie tej mojej kadencji 2005-2007. Czyli ma pani najlepsze wzorce. Tak, bardzo dziękuję pani doktor za przybycie do studia i za rozmowę. Doktor Małgorzata Stryjska, obecnie radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, ale ubiegająca się, jak słyszeliśmy, o miejsce w Sejmie z numerem 4 na liście Prawa i Sprawiedliwości w okręgu Poznania i powiatu poznańskiego, była państwa i moim gościem.